Przede wszystkim szukamy na tą chwilę, ponieważ reprezentuję dział, można powiedzieć, łańcucha dostaw, konkretnie dział tak zwany zaopatrzenia, po angielsku procurement. Na tą chwilę szukamy konkretnie dwie osoby do działu zaopatrzenia. Ich praca polegała przede wszystkim na zapewnieniu dostępności komponentów pod produkcję, którą realizujemy w zakładzie Philips Electronics w Pile. Dodatkowo szukamy też osoby, można powiedzieć, troszeczkę większymi kompetencjami analitycznymi w kontekście stanowiska planowania produkcji. Osoba na takim stanowisku, jednym z obowiązków zajmowałaby się właśnie układaniem harmonogramów na linie produkcyjne. Z kolei też w tej części analitycznej to przede wszystkim raportowanie, odpowiednie wyciąganie wniosków z dużego pakietu danych, którymi obracamy, którymi się posługujemy na co dzień. To jest też takie, można powiedzieć, troszkę techniczne podejście do aspektu samej produkcji, czyli znajdywanie możliwości usprawniania samego procesu planowania pod kątem lokowania konkretnych ilości na dane linie produkcyjne. To tak można powiedzieć w wielkim skrócie. Kogo szukamy? No szukamy przede wszystkim ludzi, którzy... Na pewno doświadczenie jest tutaj w danej branży, może niekoniecznie branży, ale w branży przede wszystkim logistycznej na pewno jest dużą zaletą. Natomiast szukamy ludzi, którzy posiadają taki, może być, wewnętrzny, jak nazwijmy to po angielsku, drive. Takie coś, co popycha ich do tego, żeby się cały czas rozwijać, żeby rozwijać swoje umiejętności przede wszystkim w różnego rodzaju aplikacjach IT. Można powiedzieć, że dzisiejszy świat biznesowy bez tego praktycznie nie istnieje. Pracujemy na, jak już wspomniałem, bardzo dużej ilości danych. I żeby bardzo szybko z tego wyciągać wnioski, potrzebujemy do tego odpowiednie aplikacje. I teraz osoba, która posiada takie umiejętności, również skłonna jest do tego, żeby uczyć się systemów, którymi się posługujemy. Akurat w przypadku Philipsie pracujemy na systemie SAP, to jest system klasy MRP, który pozwala nam magazynować, produkować, definiować potrzeby i przekształcać to na odpowiednie zapotrzebowania pod kątem zamówień do dostawców. Jeżeli osoba posiada umiejętności właśnie typowo IT plus do tego taki też, można powiedzieć, mocny charakter, bo jednak dynamika pracy w Philipsie jest bardzo duża. Sama logistyka w sobie, niekoniecznie w Philipsie, ale ogólnie to jest środowisko ludzi, którzy muszą bardzo szybko reagować na różnego rodzaju wyzwania, które się pojawiają. Przykładowo, powiedzmy, w ciągu 15 minut dla danego klienta, czy na przykład dla produkcji, trzeba udzielić informacji, jak szybko będą w stanie pozyskać dany komponent, no to taka osoba taką informację musi w ciągu tych 15 minut zdobyć. Oczywiście, wiadomo, mamy na to narzędzia, mamy telefony, mamy różnego rodzaju formy komunikacji, komunikatory, maile i tak dalej, ale taka umiejętność poruszania się też i jakby wewnętrzna taka postawa do tego, żeby nie zestresować się, a odpowiednio rzeczowo podejść do sprawy i zdobyć tę informację i udzielić ją klientowi, jest tutaj również bardzo poszukiwana. Oczywiście w trakcie krótkiej rozmowy kwalifikacyjnej nie jesteśmy w stanie tych wszystkich kompetencji, które tutaj powiedziałem, wyłuskać, natomiast poprzez kilka takich konkretnych pytań, też zadania, które dajemy do rozwiązania, akurat w przypadku planowania produkcji są to konkretne zadania planistyczne do rozwiązania w ciągu 15 minut, mamy okazję sprawdzić, czy dana osoba myśli w taki sposób, jaki oczekujemy, posiada umiejętności bardziej analityczne i też szybkiego wyciągania wniosków z konkretnych danych. I wtedy wiemy, czy dana osoba stwarza przynajmniej z tej pierwszej rozmowy potencjał do tego, żeby zaproponować jej stanowisko Philips Electronics.